Jesteśmy w miejscowości Wielebniów i tu mamy taki oto fajny europejski, można by powiedzieć, parking z ławeczkami, stoliczkami, ale bez koszy na śmieci. A parking jest zrobiony po to, gdyż taki oto mamy tutaj zarąbisty widoczek. Pójdę skręcić panoramkę na drugą stronę. No pięknie to wygląda, bardzo fajnie. Bym powiedział nawet. Miedziana góra gdzieś tam jest przed nami, z przodu. A my sobie pojedziemy między te dwie górki pierwsze. I wrócimy w stronę Działeczki. Jesteśmy w miejscowości Strawczyn nad zbiorniczkiem, jakimś zalewem takim tutaj wodnym na molo.
To jest molo. No i trzeba przyznać, że naprawdę fajnie to wygląda. Boisko, plac zabaw, kibelki, monitoring. Tam plaża piaszczysta z rowerkami. Tam widać dalej jakiś orlik i chyba szkoła. No elegancko to wygląda. Bardzo fajna sprawa. Wszyscy się boją? Proszę się nie odsłaniać na broń, tak Maruszu, więc mi się nie uciekniecie. Dobrze, muszkieterzy, w tył obróć się całe. Życie! No i teraz zmienimy, proszę Państwa, kierunek strzału, ale nie powiedział, że kierunek wylotu. Dmuchaj ląd. Jest? Całość mieszaj. Osłonisz palewkę. Pal! O! Proszę Państwa, niestety strzeliły tylko dwa muszkiety. Komu nie... Jeszcze raz spróbujcie. Dostał! Widzicie? Jednak na komendę. Jednak na komendę. Wypasować ląty z kurków, zamknąć panewki, muszkiet do nogi przenieść. Proszę Państwa, powiedzenie, które zapewne terenowe, niestety tam... No pierwszy szereg, nie czekajcie na mnie. Tak jest Państwo, muszę po pomocy sprawa porozmawiać. Pierwszy szereg, ustępuj za drugi. Muszkieterzy wybierali broń, ustępowali za drugi szereg. Zwróćcie uwagę na napięcie tego żołnierza. To jest żołnierz, proszę Państwa, który wie, co to znaczy, nie słuchali rozkazu. Dostał parę razy po łbie, mając miękki kapel, założył sobie hołd. Nie, tak naprawdę, proszę Państwa, to jest pozostało w pierwszej połowie XVII wieku, gdzie muszkieterzy jeszcze używali kirysów na sobie, czyli bardzo ciężkich pancerzy. Mieli bardzo ciężkie, około 12 kg muszkiety. Ładować był szereg. Jak pierwszy gotowy, to strzelajcie. Poszliśmy kawałek do przodu, teraz pójdziemy kawałek do tyłu. I w ten sposób, gdy jazda wroga zbliżała się bardzo blisko, przed muszkieterów wychodziła kolejna formacja. Formacja walki bezpośredniej, czyli właściwie formacja do walki wręcz. Zapewne Państwo wiedzą, to byli pikinierzy. To byli pikinierzy. Jeszcze szereg.